Moi drodzy, wczoraj było skorupkowe. Właściwie to skończyło się dzisiaj rano. Mam tutaj kilka skarbów, takich malutkich, malutkich. One są takie malusieńkie, śmieszne. I tutaj tu wylęgły mi się karzełki, kochinki i silki. To po prostu tak były włożone jajka, taki miks. Bo już trochę widzę, że jedzą, piją. No fajnie. Niektóre to po prostu jeszcze wychodziły w nocy, więc śmieszne mają takie nóżki jeszcze tak pochowane. Ale zobaczcie, moi drodzy, jakie kolorowe takie fajniuchy. A tutaj mam te starsze, które się wcześniej wylęgały i niedługo, jak już będzie ciepło, pójdą po prostu na kurnik, ale to jeszcze kilka dni. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie na kanale. Witam w kolejnym pięknym dniu. No cudownie po prostu. Ja idę wypuścić swoje kurki, ale wcześniej poszukam jeszcze tego łobuza Dafika, ponieważ nie chcę, aby tam poszedł, chodził przy wolierach, no bo on zagląda, jest bardzo ciekawski, chciałby się pobawić, no a kury ewidentnie się go boją, jak zauważam. Więc poszukam tego łobuza, zamknę go do domu i zaraz idziemy na obchód. Dawciu, gdzie jesteś? O, jest Dafi, w domu jest. A to Zuch mały, kochany. Cześć, maluszku. Cześć, skarbeczku. Ach, ja myślałam, widzisz, myślałam, że ty chodzisz po dworze, a ty już jesteś w domu. No to fajnie, to chodź, zamknę ciebie, upewnię się, że drzwi zamknięte, bo ja pójdę robić coś innego. Chodź, misiaczku, chodź do domu jednak, chodź. Chodź. Chodź, misiu. Wskakuj. No. Szybko do domu. Ach, Zuch, mój jest szczęście. Dobra. Tak przymykam sobie drzwi na razie. Jest dosyć ciepło, więc okej. Myślę, że mi nie ucieknie. Tak, Dafi mi nie ucieknie. Już słychać, moja załoga mi pieje. Już się pewnie niecierpliwią do wyjścia. O tak. Jest już całkiem ciepło, tak jak mówiłam, no ja nie chcę za wcześnie wypuszczać, bo są też maluchy, są też i starsze, więc no nie chcę, jak jest zimno, to nie chcę po prostu. A ta noc była ogólnie bardzo zimna i zobaczymy, jak się też mają moje, powiedzmy, uprawy. Od kogo to zaczniemy? Od kochinków dzisiaj. Zapraszam. O, no nie. Wczoraj wypuściliśmy silki już tutaj na podwórze i one sobie chodziły. Bardzo takie odważne chodziły wszędzie. Kogut się gdzieś za drzwiami w ogóle zgubił. Och, proszę. Wczoraj wieczorem jeszcze sprawdzałam, dosypałam paszy, więc dzisiaj wszystko powinno jeszcze być. Ale później oczywiście też zajrzył. Dzień dobry, sileczki. O. Jest ekipa. A co to? Daj, zabiorę ci tą słomę, misiu. O, taki miś. Te kurki są takie cudowne jak Dafi. Cudaki. Później się z wami pobawię. Idę dalej. Maluchy. Hej, maluszki. No zapraszamy, zapraszamy. Dzisiaj jest znacznie cieplej niż wczoraj, z czego bardzo się cieszę. No i jeszcze jedna. Tutaj niestety jest cień, więc podejrzewam, że może nie będą chętnie chciały wychodzić. O, super zamki.
Ale to nie z oszczędności, tylko po prostu te zaszczepki, jak się zaszczepki, jak się po prostu drzwiczki zsychają. Chodźcie, chodźcie. To później nie mogę ich otworzyć, więc gwoździem jest jednak najłatwiej. Aha. Moja jedyna kureczka z tego stada. Pierwsza wyszła odważna. No jeszcze tak trochę niechętnie, ale już jest lepiej w porównaniu do pierwszego dnia. Pierwszego dnia to tylko właśnie głowy wystawały, a już wczoraj kilka wyszło i się nawet wylegiwały na słońcu. Po południu tu jest piękne słońce. No to do później. Okej, ekipa na wybiegu, a ja idę zobaczyć, co tam po tej zimnej nocy. Uch, nie wiem, jak to do słońca, czy coś widać. Co tam po tej zimnej nocy się zachowało lub nie zachowało. Przykryłam agrowłókniną moje skrzynie, ale czy to coś pomogło? No zobaczymy. Nie mam tam za dużo, bo mało co mi zeszło. Pietruszka i marchewka, no jeszcze nie widać. Mam trochę tam cebulki, zaraz zobaczymy. Ale to nie jest cały mój ten ogród, no bo tak w rezultacie jednak doszłam do wniosku, że kurczę, no tutaj to jest, zaraz pokażę, ta jedna część już tutaj wyściółkowałam sobie słomą, zaraz tylko rozkryję, o, tutaj pikowana pietruszka na natkę, tutaj z miksu sałat, zwykła sałata po prostu, która właściwie jakoś mi nie rusza do przodu. To jest, mam szpinak. Szpinak był pikowany na próbę, no ale nie bardzo coś z tego wychodzi. Cebulka gdzieś tutaj jest też. No tak, słoma pomaga, aby było dosyć wilgotno, więc to jest taki plus. Ale nie powiem, żeby mi tu coś szałowo rosło. Chyba coś przydusiłam ogólnie. Aha, jest papryka. Nawet nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. No, tak to wygląda. Po prostu czekam, bo jeszcze jest na dworze, zimne są noce i jeszcze nie wysadzam swoich sadzonek. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Oprócz ziela, bo ziele też tutaj jest. Zobaczymy. Nie bardzo miałam to czym przykryć, więc użyłam sobie taką dechę, ale dobra. Okej, zaraz w tamtą stronę. Z tej strony się nic nie dzieje. Okej. Dobra. To muszę całkiem to jednak zdjąć. Ponieważ mam tam pikówki koperku i gdzieś ten koperek tu jest. Ale się przykleiło i mokre. Dobra, jest już koperek, widzę. Okej, już tu nie ma nic ciekawego. Więc to tak, pietruszki no nie ma. Szkoda. Marchewki też nie widać. Ale tak. To tak, moi drodzy. Kilka cebulek. Tutaj to są moje, to są buraczki, które kiedyś pikowałam. Tak wyglądają teraz po wysadzeniu. A tutaj już są nowe, które dosadziłam. Z tym, że wiadomo, aby tam było miejsce, te pójdą do zjedzenia po prostu pierwsze, a te będą rosły na główkę, ale to nie są jedyne, które mam, więc to nic. Kilka rzodkiewek w międzyczasie wysiałam i one się pojawiły. Gdzieś tam jeszcze widzę jeden koperek, a był cały rządek. No cóż, metodą prób i błędów dojdzie się do perfekcji, tak myślę kiedyś, ale zobaczymy, jak to wyjdzie.
Moi drodzy, tak jak się mówi u nas dla siebie, sobie, to tak tutaj u nas za siatką. Moja część takiego ogrodu za siatką. Popatrzcie, moi drodzy, truskawki. Jeszcze cały czas podkopuję do góry, tak na podwyższenie. Fajnie by było, tak jak pan pisał, zrobić rydliny, no ale to już nie teraz. Ale i tak staram się, aby to było trochę wyżej. Jeszcze nie wyścieliłam słomą. Ale to nic, to nic. Jeszcze tutaj po prostu przelecę, gdzie nie zdążyłam, wybiorę resztę ziela i wtedy wyścielanie. A wyścielanie to już jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Ale ogólnie truskawki są ogarnięte. Bardzo się cieszę. Coś do przodu. Chciałabym wam też pokazać, że w międzyczasie, no trochę gdy przychorowałam, też nie nagrywałam, powstał mu ogród. Wpadł mi tu tato tak naprawdę, pomógł z tym wszystkim. Jest już początek ogrodu, bo wiadomo, na wschody to jeszcze trzeba poczekać. Tak jak moi drodzy zauważyliście, no tak, rodzice mi bardzo dużo pomagają i muszę przyznać, że no ich pomoc jest nieoceniona. No naprawdę, gdyby nie oni, to nie dałabym rady sobie chyba z tym wszystkim sama, bo no, na początku ogrom pracy jest strasznie dużo tego wszystkiego. Myślę, że każdy kolejny rok to już więcej doświadczeń i będzie lepiej. No ale tak, zaraz moi drodzy poopowiadam co mniej więcej. Za mną tutaj z tyłu kilka rządków ziemniaki. W tym miejscu, gdzie już wyściółkowałam tutaj słomą, ale to burak, marchewka, pietruszka, z tego co pamiętam, kiedyś będzie. Zobaczymy. A! Już trochę kwitną truskawki. Zauważyłam też wczoraj, że kwitły i gdzieniegdzie po prostu rzuciłam słomę na kwiat, aby w tą zimną noc mi tam nie poprzepadało. Zobaczymy. Poodkrywam. W tym miejscu też wyściółkowałam słomą, ale tutaj trochę wcześniej. I zaraz wam powiem, moi drodzy, dlaczego dokończyłam tą słomę. Ponieważ tak, ogród był siany w tym samym dniu u tata i tutaj właśnie u nas. I jak pytałam go, jak jego wschody, to mówił, że nic się nie pojawiło. A ja zauważyłam, że jak wyścieliłam tutaj, zaraz po posianiu, wyścieliłam słomą tak pomiędzy te ścieżki, to pojawiła mi się na pewno rzodkiewka. Widziałam też gdzieś tam sałatę. Wczoraj przykryłam to całkowicie, no bo było po prostu zimno w nocy i nie chciałam, aby to przymarzło. Więc tak jak widać, słoma jednak no, pomaga. Jest to sprawdzony sposób, nie przeze mnie, przez innych, ale sama u siebie wiem też, że no, sprawdza się. Czyli tak jak widać, tu gdzieś już mi wschodzi rzodkiewka. I co jest gorsze, powiem, że ta rzodkiewka była wysiana tutaj kilka dni później w porównaniu do tej skrzyni. I ta już jest, tamta jest tylko troszeczkę większa. No nie wiem. Okej, ja tutaj to poodsłaniam, mniej więcej gdzie będzie sałata i rzodkiewka. Tu ogórek też kiedyś będzie. Ale co chciałabym zauważyć, jak było widać na wcześniejszych filmikach, było mokro, ogólnie tak dosyć mokro. To teraz zrobiła się skała. Po prostu nie jest mokro, jest tak sucho. Tak jak pani pisała, koło Warszawy też jest sucho, tutaj też już niestety jest. Plan mam taki, aby tutaj jeszcze przekopać to ewentualne ziele, jeszcze powybierać i też wyściółkuję to słomą, ponieważ w późniejszym czasie w tym miejscu posadzę sobie na przykład por, kalafior, cukinię, no coś na pewno będzie w tym miejscu zagospodarowane. Ale jeszcze boję się zimnych nocy, bo to chyba jeszcze przed ogrodnikami, więc na razie z sadzonkami jeszcze tutaj nie szaleję, ale myślę, że aby ziele mi nie rosło i została ta wilgotność w glebie, to po prostu też wyścielę tutaj słomą. No i tak mi się to wszystko prezentuje, moi drodzy. O. Zobaczymy, co tutaj. Bo tu był przykryty. O.
kwitnie truskawka. Ogólnie to jest jakiś miks odmian. Jest tutaj, na pewno nie jest to jedna odmiana tej truskawki. Więc będą na pewno wcześniejsze i późniejsze, oprócz tego, że późne. Teoretycznie tu też miał być kwiat, ale nie ma. Zobaczmy. O, jak pięknie. A to co? To mi chyba zwiało. O, tutaj już chyba to jest. Jest owoc. Z zapyleniem nie ma problemu. Pszczół jest ogrom. Teraz się będą bardziej interesowały. O. Truskawkami. O, już. Już są. Jest. No fajnie, nic mi tu nie przymarzło, bardzo się cieszę. Ale jeszcze tak. Nie wiem, czy już podlewać te truskawki, czy jeszcze nie podlewać tych truskawek. Niby wyczytałam, że jak już się raz podleje, to trzeba cały czas. Więc dopóki jest jakaś jeszcze wilgoć w ziemi, to warto nie podlewać. Nie wiem, moi drodzy, nie mam doświadczenia. Może ktoś coś podpowie, jak to zrobić. Nie wiem, ale myślę, że na ściółkowanie już dawno był czas, więc ściółkowanie na pewno będzie jako pierwsze. Zobaczmy, co w foliaku. Muszę zamykać za każdym razem, bo raz jak tato przyjechał tutaj na pole, zostawił otwartą bramkę. A Daffy nie omieszkał mi uciec, więc szukałam go po okolicy. O matko, to jest mały uciekinier. Ach, po prostu jak on się tutaj wypuści i ma dobry dzień, to tylko widzę, jak ta kitka lata tutaj w tych mleczach. No ale na szczęście udało nam się go znaleźć u sąsiadów. Daleko aż tak bardzo nie poszedł, bo tam miał dużo ciekawych rzeczy. No i właściwie, co tam w foliaczku? Powiem szczerze, nic wiele się tutaj nie dzieje jakoś. No trochę szkoda, ale będą pomidorki. Mam też trochę truskawek, które właśnie sobie wcześniej popikowałam tutaj do skrzynek, tak aby były wcześniejsze. I raczej nie będą wcześniejsze niż te, co na polu. No ale to nic, ale są, rosną. Trochę sałaty, może coś z tego będzie. Ale siostra mi podpowiedziała, to z doświadczenia pana, który uprawia warzywa, że aby zachować ciepło na zimne noce, fajnie jest mieć kilka beczek, no ja mam tylko jedną, ale fajnie jest mieć kilka beczek z wodą sobie uzupełnić właśnie. To jest po prostu brudna woda, ona jest tylko i wyłącznie do tego, aby było tutaj ciepło. Aby ta woda po prostu, która się nagrzeje w ciągu dnia, oddawała ciepło. No wilgoć jest duża tutaj, no ale to nic. I powiem tak, że ta woda nie jest zimna. Jest dosyć wcześnie, więc się jeszcze chyba nie nagrzała, czyli nie jest taka zimna. I może faktycznie jest to jakiś dobry sposób, aby nie ogrzewać się swojego foliaczka, takiej szklarni, tylko ustawić kilka beczek, aby ta woda się w ciągu dnia nagrzała i oddała ciepło w nocy. Kiedy są te spadki temperatury. Jeszcze widziałam, że ludzie mają cegły czerwone na przykład, bo cegła czerwona, jak się nagrzeje, też długo trzyma ciepło. Tak, a ja powoli będę przygotowywała się tutaj już do wysadzania pomidorów do tego foliaczka. Może jeszcze coś mi się uda. A, mam jeszcze ogórek, więc no zobaczymy. No przyznaję, po prostu pierwszy raz to, no nie wiem, dużo rzeczy, nie wiem. Robię pomyłki, uczę się tego. Niby sprawdzam, jak to powinno być, ale wszystko fajnie wygląda. Jak się to tak u kogoś obserwuje, a u siebie to, tak jak pani pisała, no po prostu pierwszy rok to rok doświadczeń i trzeba się uczyć wszystkiego. Także moi drodzy, tak to wygląda, moje podwórze na dziś. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym vlogu.